Drodzy wierni, wracamy do naszych kateches po tym okresie szaleństwa. Zapewne nie pamiętacie już, w którym momencie skończyliśmy nasze katechezy. Otóż mówiliśmy bodajże 8 marca o tym, że Kościół ma pewne znaki, które służą temu, ażeby móc go rozpoznać, ażeby wśród tych różnych religii fałszywych, które istnieją, i tych, które się odwołują do chrześcijaństwa, i tych, które są pogańskie, żeby wśród tych religii rozpoznać ten Kościół prawdziwy. Otóż jeżeli popatrzymy na te wszystkie religie, które się odwołują do chrześcijaństwa, to oczywiście każda z nich chce, ma taką intencję, żeby powiedzieć, że jest tym chrześcijaństwem prawdziwym, założonym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc w takim układzie, jak możemy rozpoznać te religie? Te 4 znaki, które znajdują się w credo, które śpiewamy w każdą niedzielę, credo in unam sanctam, catholicam et apostolicam, ecclesiam, to są te znaki, po których rozpoznajemy prawdziwy Kościół, który przechowuje prawdziwą religię założoną przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówiłem też na tej ostatniej katechezie, że w momencie tych aktualnym, który przeżywamy, który dotknął bardzo boleśnie Kościół katolicki, trudno jest mówić o tych 4 znakach, dlatego że Kościół Nowego Adwentu siłą rzeczy, przez tą tendencję, którą przyjął, niejako przyjął pewne tendencje modernistyczne, które są de facto jakby pokłosiem protestantyzmu, dlatego też one nie możemy dostrzec w Kościele Nowego Adwentu tych znaków Chrystusowego Kościoła, co też jest wymowne. To też daje jakby dużo do myślenia, co tak naprawdę, czy nie mamy do czynienia z 2 religiami, które jakby funkcjonują w jednym organizmie. A więc, jeżeli wierzymy, że Kościół Chrystusowy można rozpoznać, więc przyjrzyjmy się tym znakom, według których rozpoznajemy prawdziwy Kościół Chrystusowy. A więc najpierw mamy tutaj, oczywiście tym znakiem jest to jedność. Jedność, która jest zarazem jedynością. Wierzę w jeden Kościół. Wierni, to jest taki znak, na który musimy spojrzeć z różnych stron. Z jednej strony jest to oczywiście jako Kościół, który jest zjednoczony. I w jaki sposób ten Kościół jest zjednoczony? Zupełnie niedawno pewien adwersarz mój, który był bardzo oburzony którymś tam nagraniem moim w mediach, które się tam gdzieś na YouTubie ukazało, wyrażał swoje oburzenie tym, co mówiłem. No, zasadniczo raczej niczego nie mówiłem, co by nie znajdowało się w starych katechizmach, ale jakby odnosiłem to do współczesnej sytuacji. I to jest też jakby ciekawe, że człowieka jakby bardzo poruszyło, jakby on się poczuł, jakby fundamenty mu się zachwiały pod nogami prawdopodobnie, bo w momencie, kiedy znalazł się w takiej sytuacji, że słyszy o Kościele Nowego Adwentu, że on się nie mieści jakby w tym organizmie Kościoła Chrystusowego, jakby wyszedł poza te, to się pojawiło oburzenie. Ale później jakby w pewnym momencie próbował właśnie na sposób taki zupełnie modernistyczny załagodzić tą całą sytuację, mówiąc, że dla Chrystusa to tak naprawdę nie ma to znaczenia,
Czy my wierzymy tak, czy tak, że to są takie jednak mimo wszystko wobec Pana Jezusa, to są takie drobiazgi, no może nie padło drobiazgi, ale jakby no, nie na tyle istotne rzeczy, które, na które należałoby zwracać uwagę. Więc czy tak jest naprawdę? W takim układzie, co jest fundamentem jedności naszej? To jest jakby to takie pytanie, które należy sobie zadać. Dobrze, jesteśmy zjednoczeni, razem się modlimy, ale nie tak samo wierzymy. I tu jest problem. To jest bardzo poważny problem. Znaczy, no, w jaki sposób ja mogę powiedzieć, że no, to, że jesteśmy ze sobą zjednoczeni. No, jesteśmy jedno. Ale na podstawie czego mogę stwierdzić, że jesteśmy jedno? W mojej historii też jakby osobistej kiedyś doświadczyłem bardzo boleśnie rok po moich święceniach kapłańskich właśnie takie brutalne zderzenie się z modernizmem, ale w takiej formie bardzo, bym powiedział, wybujałej, takiej latynoamerykańskiej, co mamy teraz namiastki w postaci Ojca Świętego, jego pewnych teologii, jego koncepcji. I ja tym ludziom powiedziałem, mimo że oni jakby wprost odwoływali się, że są katolikami. Więc ja powiedziałem, my nie mamy wspólnej wiary. Więc tu jest fundament. Jeżeli nie mamy wspólnej wiary, to między nami zionie przepaść. My nie należymy do tej samej wspólnoty tak naprawdę. Bo to wspólnota, prawdziwa wspólnota, opiera się na potrójnym takim węźle jedności, a mianowicie to jest wspólna wiara, wspólne sakramenty i wspólna władza. To jest taki trójnok, na którym opiera się jedność Kościoła. Jeżeli brakuje czegoś, to wtedy oczywiście wszystko się wali. My możemy, nie wiem, dobrze się ze sobą czuć, na spotkaniu ekumenicznym poklepać się po ramieniu z pastorem, z prawosławnym księdzem i powiedzieć, dobrze się bawili, ale w tym fundamentalnym wymiarze my nie mamy wspólnoty. Różnimy się, nawet jeżeli się różnimy może w bardzo małej rzeczy, to jednak się różnimy i ta nawet bardzo mała rzecz powoduje, że jesteśmy, jakby nie jesteśmy w jedności. I to jest ta jakby zaskakująca rzecz, która dla modernistów jest nieistotna. Dla modernistów jest dobrze, no, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. Generalnie pod słowem dobry człowiek to nie znaczy, że wyznający prawdziwą, dobrą naukę i żyjący według tej nauki, tylko miły, sympatyczny dla innych. Tu jest generalnie, jak jestem miły dla innych, sympatyczny, taki zawsze uśmiechnięty, zawsze grzeczny, no to jestem w jedności. Ale to taka jedność jest, no jakby powiedzieć, to jest bardzo cienki lód. To się szybko pęknie. My mamy swoje wady. I czasami jesteśmy może wobec siebie szorstcy, może niesympatyczni, ale mimo wszystko my mamy potężniejszy fundament i naszej jedności, jakim jest wspólna wiara. Nawet jeżeli się pokłócimy, tak po ludzku, tak międzyosobowo, to możemy się odwołać zaraz, ale przecież jesteśmy katolikami. Należymy do tego samego Kościoła, wierzymy w tego samego Boga. Przyjmujemy te same sakramenty, podlegamy tej samej władzy kościelnej, więc to, że między sobą się pokłóciliśmy, to jest drobiazg. A jeżeli tylko dlatego jesteśmy w jedności, że jest nam miło, jeżeli wy przyjeżdżacie tylko dlatego, że nie wiem, jakiś ksiądz dla was jest miły, to jak ten ksiądz będzie miał gorszy dzień, to wasze przyjeżdżanie do kościoła się skończy. A to jest błędna droga. Więc drodzy wierni, jeżeli chodzi o tą jedność katolicką, to tak jak powiedziałem, pierwsza sprawa to jest wspólna wiara. I tutaj musimy popatrzeć, jak to wygląda u protestantów, jak to wygląda w schizmie wschodniej i jak to wygląda w kościele katolickim prawdziwym, nie w kościele Nowego Adwentu, ponieważ tam
możemy już bardzo wyraźnie doświadczyć, że tej wspólnej wiary nie ma. I gdzieś tam już mówiłem o tym też, o moich różnych osobistych doświadczeniach, które bardzo mnie ubogaciły. No niestety może niektóre rzeczy były jakby takie negatywnym uderzeniem, ale pokazały bardzo wiele, że nie ma wspólnej wiary. Jeżeli jest jakiś kapłan, który mieni się katolikiem, ale mówi, że Matka Boża nie była dziewicą przez całe swoje ziemskie życie, co do ciała, tylko duchowo, to on nie jest katolikiem. Więc tutaj i ten kapłan posługuje, tak? Jakby na tyle, na ile mi wiadomo, dalej posługuje w kościele Nowego Adwentu. Będąc właśnie, żyjąc takiej herezji, oby to była jedyna tylko herezja, którą wyznaję, aczkolwiek ta jedna już wystarczy, żeby się potępić. Więc najpierw, jak to wygląda, jeśli chodzi o schizmę wschodnią? Zasadniczo tam to wygląda całkiem dobrze, jeżeli chodzi o tę wspólną wiarę. Te wszystkie autokefaliczne cerkwie generalnie wyznają tą samą wiarę. Rzeczywiście schizma wschodnia, czy to, co nazywamy prawosławiem, to jest pewnego rodzaju lodówka, która zamroziła teologicznie pewien rozwój na przełomie tysiącleci. I jako, że nie mają żadnego autorytetu nad sobą, więc niczego nowego jakby tam się nie... Że nie to, że nowego, ale jakby nie ma pogłębienia tych dogmatów, które wyznają. Więc jest to tak na zasadzie, wszyscy się trzymamy tego samego, bo jeżeli próbujemy pogłębić cokolwiek, to na pewno się nie spotkamy z akceptacją poszczególnych tych autokefalicznych cerkwi, no i się wszystko sypnie. Więc trzymamy się tego i rzeczywiście, no myślę, że oczywiście nie jestem jakimś tam wielkim specjalistą, jeśli chodzi o tą wschodnią teologię, ale myślę, że można tutaj śmiało powiedzieć, że w obrębie tak zwanego prawosławia jest to jedno. Rzeczywiście są tam jeszcze kościoły tak zwane przedchalcedońskie, czyli monofizyckie, więc tam już jedności wiary nie ma. Między tym prawosławiem, a tymi kościołami takimi jak koptyjski, ormiański, etiopski. Tutaj jakby jest pewna różnica. Natomiast, tak jak powiedziałem, generalnie jest. Tu się problem pojawi tej jedności w czym innym. Jeżeli weźmiemy protestantyzm, no to protestantyzm z natury swojej nie ma jedności. Dlatego, że fundamentalnym takim założeniem protestantyzmu jest to, że każdy człowiek pod natchnieniem Ducha Świętego sam interpretuje Pismo Święte. A Pismo Święte jest jedynym jakby taką bazą wiary. A jako, że praktycznie prawie wszystkie herezje powstały na kanwie Pisma Świętego, na kanwie złej interpretacji, więc siłą rzeczy protestantyzm dzieli się na mnóstwo denominacji, które tak naprawdę opierają się opierają się te różne poszczególne zbory, które się oddzielają, pęczkują tak naprawdę na potęgę. No, opierają się na różnych interpretacjach. Pojawia się, powiedzmy, jakiś pastor, który dany tekst interpretuje inaczej. Okazuje się, że no, zbór nie akceptuje go, więc zakłada inne. No i dla przykładu, żeby nie być gołosłownym, mamy tutaj na przykład różnicę taką najbardziej klasyczną, luteranizm i kalwinizm. Luteranizm postrzega jakby zbawienie człowieka, czy jego usprawiedliwienie na podstawie tylko i wyłącznie aktu wiary. Że człowiek ma akt wiary, niezależnie co by robił, jakby nie grzeszył, wystarczy, że wierzy. Wierzy w Boże miłosierdzie, wierzy, że Bóg go odkupi i pójdzie do nieba. Tak? Jak nie ma tego aktu wiary, no to problem, ale jeżeli ma taki akt wiary, to może sobie grzeszyć. Jakby to nie ma znaczenia. A też jego jakby starania też nie osobiste nic nie pomogą. Weźmiemy kalwinizm i tam wygląda sprawa inaczej. Kalwin nauczał, że Pan Bóg z góry przeznaczył jednych do piekła, więc tworząc kogoś, tworzy. Tego od razu tworzy, to już będzie na straty spisane. A tego to on będzie zbawiony. Więc widzimy, akt wiary nic nie pomoże. Tak? Ja mogę sobie wierzyć, tak? Ufać w Boże miłosierdzie, ale według tej doktryny do piekła. Jeżeli jestem przeznaczony z góry przez Pana Boga do piekła.
Więc to jest ta nauka o predestynacji. Oczywiście tych różnic jest mnóstwo, no znacznie, znacznie więcej. Na przykład podejście do tak zwanego sakramentu ołtarza, czy też wieczerzy pańskiej. Jedni mówią o tym, że jest tam jakaś realna obecność, inni mówią, że jest tylko symboliczna i inni tylko to jest w ogóle tylko takie, powiedzmy, no, spotkanie towarzyskie, takie przypomnienie sobie Pana Jezusa przy okazji łamania chleba i dzielenia się kielichem. Więc mamy tutaj mnóstwo różnego rodzaju teorii. Jeżeli weźmiemy Kościół katolicki, ten katolicki, nie Kościół Nowego Adwentu, to tam zawsze był monolitem. I Kościół katolicki nie bał się jednej takiej rzeczy, no nie tylko jednej, wielu rzeczy się nie bał, ale teraz w tym kontekście. Nie bał się komuś powiedzieć, wyjdź za drzwi. Jeżeli nie wierzysz tak, jak my wierzymy, jeżeli nie godzisz się na to, w co my wyznajemy, anatema sit, bądź wyklęty. To jest ta zasada, funkcjonowała w Kościele katolickim, właściwie do Soboru Watykańskiego, bardzo jakby stanowczo i surowo. Jeżeli jesteś katolikiem, to wierzysz we wszystko, co Kościół podaje do wierzenia. Ja nie mogę powiedzieć, ja jestem katolikiem, ale na przykład w Trójcę Świętą nie wierzę. Ja jestem katolikiem, ale nie uznaję niepokalanego poczęcia. Jestem katolikiem, ale uważam, że aborcja może być dopuszczalna. Jestem katolikiem i uważam, że na żądanie może być też eutanazja. Nie. Jeżeli tak uważasz, Kościół mówi, idź precz. I to było narzędzie w postaci ekskomuniki, które chroniło Kościół przed herezją, powodowało, że była jakby wspólna wiara, a zarazem heretyków, no heretykami potrząsało, tak? Jeżeli usłyszał taki heretyk, wynoś się albo pokutę czyń i odwołaj swoje herezje, to oczywiście wielu się wyniosło, tak? Ale niektórzy się zastanowili i przynajmniej nie mogli legalnie, nazwijmy to tak w cudzysłowie, legalnie zatruwać katolików swoimi herezjami. Więc tutaj widzimy tą mądrość Kościoła, która była naprawdę ratowała Kościół w tym jakby morzu protestantyzmu, błędów protestanckich, błędów właśnie tych schizmatyckich wschodnich. W tym wszystkim był Kościół takim monolitem, które uderzały herezje i schizmy, ale nie potrafiły zachwiać, ponieważ się umiał bronić. I rzeczywiście nie było znaczenia, czy ktoś był wielkim teologiem, czy ktoś był prostym człowiekiem, jakimś robotnikiem, rolnikiem. Wszyscy wierzyli w to samo. Wszyscy wierzyli w to samo, chociaż teolog był w stanie więcej powiedzieć na temat danej tajemnicy, ale to nie znaczy, że rolnik, który miał mniejsze może możliwości intelektualne przybliżenia danej tajemnicy, miałby inną wiarę. I tutaj widzimy, to jest potężny fundament. Wspólna wiara, która powoduje zjednoczenie. Czy to będzie teolog, czy to będzie papież, czy to będzie biskup, czy to będzie, dajmy na to, zwykły pracownik, czy nawet jakiś niewolnik. Wszyscy wierzyli w to samo, wszyscy mieli tą samą bazę. Oczywiście nie jest to jedyny fundament, który łączy. I o następnych powiem, jak Pan Bóg da, przyszłą niedzielę. Natomiast tego chciałem się właśnie odnieść do tego, co już powiedziałem. Nie widzimy tego fundamentu wspólnego w Kościele Nowego Adwentu. Widzimy jakby sprzeczne głosy biskupów, którzy nauczają jedni tak, inni inaczej, i papież, który jakby nabiera w wielu wypadkach wody w usta, żeby nie rozstrzygać pewnych rzeczy i zresztą no, wprowadzając pewne, przynajmniej jakoś tam milcząco, przyzwolenie na pewne rzeczy, które no, ewidentnie są jakby nowe, sprzeczne, nieprzystające do katolickiego nauczania dotychczasowego.
I dlatego też powiedziałem, jakby być może mamy tutaj jakby rzeczywiście do czynienia z pewnymi jakby dwoma religiami, które jakby rezydują w obrębie tej samej instytucji, tak? Że mamy jakby tej instytucji katolików, którzy jakby mają tą ciągłość z Kościołem katolickim i wyznają tą samą wiarę katolicką, i mamy niestety takich, którzy zwią się katolikami, ale wyznają religię Nowego Adwentu, która nie ma nic wspólnego z religią katolicką poza nazwą. I stąd jest jakby to rozbicie i stąd jest jakby no, przeżywamy szok, kiedy jedziemy gdzieś tam i widzimy różnego rodzaju ekscesy. A w tej chwili widzimy te wszystkie ekscesy również przez internet, przez telewizję. To wszystko jakby możemy sami obserwować bardzo szybko, praktycznie na żywo, na bieżąco. Więc tutaj to jest ten dramat i ta trudność, z którą się aktualnie musimy borykać. I dlatego też jakby szczególnie z jednej strony mamy cenić naszą wiarę, bo to jest naprawdę w tym morzu, że Bóg okazał nam zmiłowanie w tym morzu błędu, herezji, schizm, różnego rodzaju właśnie takich no szokujących rzeczy. Bóg dał nam wiarę katolicką, to musimy naprawdę codziennie po prostu Bogu za to dziękować. A z drugiej strony też musimy modlić się za tych wszystkich, którzy no myślą, że są katolikami. Myślą, że należą do Kościoła katolickiego, ale jakby z tym Kościołem nie mają no, wspólnej wiary, nie mają wspólnej bazy, są zupełnie poza. Stąd jeśli chodzi o tą kwestię jedności wiary. Natomiast będziemy jeszcze mówili o jedności kultu, czy sakramentów i o jedności władzy w Kościele, które jakby zamkną cały ten trójnóg, na którym opiera się ten znak pierwszy prawdziwego Kościoła Chrystusowego.